Europa Plus. Jest z nami poseł obecny, startujący z ostatniego miejsca na liście. Szanowni Państwo, jesteśmy w tej chwili już w trakcie kampanii totalnej. Objeżdżamy 320 powiatów w całej Polsce, bo jesteśmy jedyną partią, która do takiego czegoś chce dokonać. Chcemy być w każdym, nawet najmniejszym mieście, porozmawiać z mieszkańcami, zapytać, czego potrzebują. Z naszego dotychczasowego objazdu wyłania się taki obraz, że są właściwie tylko dwa bardzo ważne problemy i te problemy to bardzo duże bezrobocie. Ostatnie badania pokazują, że rzeczywiście Kujawsko-Pomorskie jest gdzieś w ogonie Polski i to bezrobocie u nas jest bardzo wysokie. No i oczywiście bardzo niskie pensje, jeżeli już ta praca jest. W Europarlamencie jesteśmy zmuszeni oczywiście do tego, chyba pozostajemy jedyną partią, która to może zrobić, żeby nie być populistami i nie opowiadać niestworzonych rzeczy, jakich i tak nie można dokonać, czy może nawet nie mają one wielkiego sensu. I tak trzeba zrobić dla mieszkańców coś, trzeba zrobić coś dla jednostki, trzeba zrobić coś dla ludzi, trzeba zrobić dla tych wszystkich ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. Więc więcej Europy w Polsce, więcej Polski w Europie, jesteśmy euroentuzjastami. Będziemy walczyli o to, żeby wyrównywać nasze polskie wynagrodzenia do średniej europejskiej. To jest bardzo istotne i chyba możliwe, że najważniejsza rzecz, jaka jest stawiana przed nami, przez naszych wyborców i sympatyków. No właśnie, tutaj takie pytanie, bo myślę, że wszystkie partie z tym pójdą. Ale wy macie też takie rzeczy, które was odróżniają od innych. No nie oszukujmy się. Co to są za rzeczy, z którymi chcecie do wyborców wyjść, żeby wyróżnić się od innych i żeby na was zagłosowali? Znaczy, widzimy, że jest bardzo duże poparcie w ogóle naszej partii. Ja wnioskuję to z tego, że bardzo szybko zebraliśmy podpisy pod listami poparcia. To czynimy również dzisiaj w Grudziądzu. Bardzo wiele osób bardzo chętnie podpisuje się pod listą, pod poparciem tej listy, żebyśmy mogli ją zarejestrować. Żeby taką listę w każdym województwie zarejestrować, potrzeba 10 tysięcy podpisów, ważnych, zaznaczam, więc trzeba ich zebrać 12-13 tysięcy. I w ciągu 2,5 tygodnia właściwie zbierania tych podpisów jesteśmy gotowi na rejestrację listy. No, Państwowa Komisja Wyborcza jeszcze nie rejestruje list, dopiero prawdopodobnie od 3 kwietnia. Natomiast jesteśmy jakby gotowi, żeby jako pierwsza partia taką listę już rejestrować. No to jest chyba pierwsza taka akcja, przynajmniej o której ja wiem, tutaj w Grudziądzu. No w Grudziądzu ja jestem dosyć często, ponieważ mam biuro poselskie przy ulicy Narutowicza, gdzie wszystkich Państwa zapraszam. Spotykam się z mieszkańcami Grudziądza. Oczywiście problemy są bardzo różne, od bardzo błahych do takich, które wręcz ocierają się o problemy kryminalne. I z takimi mieszkańcami bardzo często się spotykam. Część przyjeżdża również do mnie do Grudziądza. Ci mieszkańcy również przywozili listy z poparciem do Torunia i zostawiają je w biurze poselskim w Grudziądzu, więc bardzo aktywnie nas tutaj wspierają. Ja bardzo się z tego cieszę. Przyjmowani jesteśmy właściwie z otwartymi rękoma. Ubolewam nad tym, że mieszkańcy skarżą się na postępowanie prezydenta i że ten prezydent jednak mimo wszystko tutaj o tych mieszkańców słabo dba. Oczywiście widać, że coś się zaczęło dziać. Zbliża się kampania wyborcza. Za niecały rok jest przecież kampania samorządowa. Więc no, być może to jest jakaś motywacja też dla tego pana prezydenta. Ale ja chciałbym, żeby prezydent każdego miasta dbał o swoich mieszkańców jednak przez cały rok i żeby można było takim prezydentem się chwalić. Ja nie wiem, czy mieszkańcy Grudziądza prezydentem mogą się swoim chwalić.